long do we gotta stay here for people we don't know. Jedziemy teraz do downtown Minneapolis. Te dwa miasta, czyli St. Paul, w którym byliśmy wcześniej, i Minneapolis, zostały połączone w 1872, nazywane są Twin Cities, czyli tak zwane miasta bliźniacze. Oba te miasta i cała aglomeracja to około 3,5-4 miliony mieszkańców. To stanowi jakieś ponad 60% całej ludności stanu Minnesota. Minneapolis powstało około 1850 roku przy St. Anthony Falls, jedynego naturalnego wodospadu na rzece Mississippi. Cześć, znajdujemy się właśnie w Minneapolis Downtown. Jesteśmy na Stone Arch Bridge. Ten most został wzniesiony 140 lat temu i pod nami płynie rzeka Mississippi, jedna z najdłuższych rzek Ameryki Północnej. To właśnie w tym mieście urodził się jeden z największych artystów muzyki rozrywkowej XX wieku, którego można postawić w jednym rzędzie z takimi artystami jak Stevie Wonder, Michael Jackson, Madonna czy Whitney Houston. A mam na myśli Prince'a. Tutaj się urodził, tutaj się wychował, spędził tutaj większość swojego życia. Jest on wybitnym, był, bo już umarł 7 lat temu, wybitnym piosenkarzem, tancerzem i wirtuozem gry na gitarze elektrycznej. Napisał takie przeboje jak The Most Beautiful Girl in the World, Purple Rain czy Little Red Corvette. Tutaj niedaleko, jakieś 20-25 minut od downtown, w miejscowości Chanhassen znajduje się jego dom oraz studio nagrań, które można zwiedzać. Wyszliśmy właśnie z restauracji, która się nazywa Pivo River Place. Pivo pisane przez V. Myślę, że właścicielem tej restauracji mógł być jakiś Polak albo Ukrainiec. Tym on zjadł oczywiście cheese pizzę. Kasia zjadła jakąś sałatkę z buratą, a ja zjadłem danie, które się nazywało się Slava Ukrainie Sausage Platter. Trzy kiełbaski, bardzo dobre, w sumie smakowały jak w Polsce. Do tego frytki, jakieś warzywa marynowane, bardzo fajne. Odbiliśmy sobie ten obiad dzisiejszy, tragiczny. You're a meteor shower falling down all over me.
Mamy trochę ciepło dzisiaj, ze 35 stopni. Lubisz taką pogodę? Nie lubisz? No, tatko lubi. A mama lubi? Hi guys, I hope you all enjoyed the video and don't forget to subscribe and click that thumbs up button because that will support us a lot. So thank you for watching the video again.